levanta. Teraz jest za duży tłum. Polityczną. W tym wypadku będę reprezentował tak zwane zakłady pracy, walczył z tym, żeby jak najwięcej wywalczyć praktycznie miejsc pracy. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że gdybyśmy chcieli się zakwalifikować jako akcja wyborcza Solidarność, zgodnie z ordynacją wyborczą musimy zebrać odpowiednią ilość podpisów pod listami poparcia AWS-u. I tutaj po lewej stronie estrady jest stolik AWS-u i ewentualnie, gdyby Państwo byli tak łaskawi, prosimy o składanie podpisów na listach Akcji Wyborczej Solidarność. Dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję bardzo. Proszę jeszcze raz o podpisywanie list AWS-u. Dziękuję bardzo. Pan Jan Hałas, kandydat na posła z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a przypominam, że po tej lewej stronie również jest urna z hasłem dla powodzia. Proszę Państwa, za chwileczkę Państwu kolejny kandydat na posła z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, pan Antoni Szymański, a przed Państwem jest Komarek i Jacek z kuchenkami autorskimi. Nie chcecie ze mną. Some
go falą, wciąż doceniając, leży przecież w sercu, bał się żyć. Jest jej pulsą, myślą od nowo, domina perłą morzu fakty, jej skansenem. Szanuję was za pracowitość, za uczciwość, za głęboką wiarę, za tradycję i przywiązanie do ziemi ojczystej. Chcemy wam pomóc. Bez pomocy miasta, bez pomocy ludzi wykształconych, ludzi z wyższych uczelni nie poradzicie sobie. Politycy was zostawili. 35% Polaków mieszka na wsi, pozostawionych samym sobie. Chcemy was otoczyć opieką. Chcemy wam pomóc. Dajcie szansę kobiecie. Jestem jedyną kobietą z Solidarności na liście akcji wyborczej Solidarność. Znamy się z ziemianami od dawna. Przyjeżdżacie do nas na spotkania do Uniwersytetu Gdańskiego. Byłam tutaj zaproszona przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Chcę wam dalej służyć, chcę być waszą posłanką i was reprezentować. Szczęść Boże wam i ziemi kaszubskiej. Pani Ewa Sikorska-Trela, jedyna kobieta w gronie dzisiejszych kandydatów z ramienia akcji Wyborczej Solidarność, którzy goszczą w Ziemianach. Przed państwem cały czas konsultuje zespół Marek i Jacek z Kościerzyny w swoim repertuarze napisanym specjalnie na okazję 600-lecia Kościerzyny, które będzie już za rok. A za chwilę przed państwem kolejny kandydat, pan Paweł Chmielowiec, ale to za chwilę. Prosimy bardzo, Marek i Jacek. Dzień dobry państwu. Jako jeden z najmłodszych kandydatów akcji Wyborczej Solidarność chciałbym przede wszystkim państwu podziękować za tak liczne przybycie. Bo dla mnie jako młodego człowieka, który chce się parać z polityką profesjonalną, budującą, że będzie to
zespół Ziemoniki tu jeszcze do Państwa dzisiaj z pewnością wystąpi. A proszę Państwa, zakończyła się prezentacja kandydatów na posłów Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, którzy gościli dzisiaj w Ziemianach. Przedstawił się Państwu też jedyny kandydat na senatora z województwa gdańskiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, pan Edmund Witbrod. W takim krótkim podsumowaniu zapraszam jeszcze do mikrofonu kandydata na posła z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, pana Jacka Rybickiego. Proszę Państwa, już nie będziemy Państwa więcej męczyli. Zapraszamy do zabawy, zapraszamy do rozmów, zapraszamy do podpisywania, bo jeszcze można podpisywać poparcie dla listy poselskiej i dla jedynego kandydata Akcji Wyborczej Solidarność do Senatu, pana profesora Witbroda, po mojej lewej stronie tutaj przy scenie. Można także kupować cegiełki na pamiątkę po 2 złote. Pan Lech Wałęsa zrobił dobry początek, kupił cegiełki. Zapraszam wszystkich też do wsparcia w ten sposób Akcji Wyborczej Solidarność. Bądźmy razem, bądźmy solidarni. Ziemiany, Akcja Wyborcza Solidarność. Dziękujemy Państwu bardzo. Pan Jacek Rybicki, Akcja Wyborcza Solidarność, kandydat na posła Rzeczpospolitej Polskiej. Akcja Wyborcza Solidarność gości dzisiaj w Ziemianach, a my słuchamy zespołu folkowego Ziemoniki. Zapraszamy do kolejnego utworu. Ale dobrze i mi kresce i mi obie strony.
Kandydaci na posłów Rzeczpospolitej Polskiej zamiana AWS, pan Paweł Chmielowiec i pan Rafał Powietrzo-Żeliara. Zespół Betty.
wiedziało, że ta wieka swój wiecz wojowała. A potem mówi duży baran, wiecie jak ta rara, zabawa będzie zaczyna. A potem mówi duży baran, wiecie jak ta rara, zabawa będzie zaczyna. Chyba też dzięki temu, że na parkiecie niezmordowanie bryluje kandydatka na posła Rzeczpospolitej Polskiej, pani Ewa Sikorska. Tyle ze swoim sztabem wyborczym, a wśród nich cała plejada dzieci. Myślę, że to najodważniejsze taneczne dzisiaj dzieciaki są najlepszą zdobą tego festynu. AWS Dziemiana, a przed państwem w dalszym ciągu zespół Betty.